Serdecznie witamy wszystkich na konferencji. Dziś dwójka pozyskanych latem w ostatnim praktycznie momencie zawodników, czyli Patryk Wolski i Szymon Stanisławski. W niedzielę jedziemy do Nowego Dworu na ważny dla nas mecz z nieprzyjemną taką drużyną, bardzo silną fizycznie. To, co się rzuca przede wszystkim w oczy, to nieźle zorganizowana gra w defensywie i bardzo rosła drużyna, chyba najwyższa drużyna w całej tej lidze. Wszyscy naprawdę powyżej 1,80 m, może 1,80 m, a reszta wszyscy 1,85 m, 1,90 m, także na pewno bardzo silny fizycznie zespół. No, co się wiąże z tym, także groźny przy stałych fragmentach. Będziemy musieli zrobić wszystko, żeby nie pozwolić im na dochodzenie do sytuacji właśnie ze stałych fragmentów gry. Żeby nie stracić tam bramki. Wiadomo, ciężko się gra, gdy się traci bramkę, natomiast trochę łatwiej, gdy tą bramkę się strzela. Nasza drużyna w tym tygodniu nie trenowała w komplecie. Nadal skutki urazu sprzed miesiąca odczuwa Maciej Świdzikowski. Dziś ten piłkarz jedzie na badanie rezonansem magnetycznym. W poniedziałek lub we wtorek poznamy wyniki. Miejmy nadzieję, że to nic poważnego, że nie zakończy się to jakimś zabiegiem. Także ściskamy Maciek kciuki, żeby było wszystko w porządku, żeby w przyszłym tygodniu wrócił do nas do pełnego treningu. Co wiadomo, z tego piłkarza nie będę mógł skorzystać w meczu ze Świtem. Drugą osobą jest Bartek Michalski. Bartek ma jakieś osłabienie organizmu. Nie wiemy nawet, co to jest, nie trenuje z nami. Przechodzi tylko przez rozgrzewki. Wydaje się, że jest zupełnie zdrowy, że nic mu nie dolega, a jest tak osłabiony, że nie jest w stanie wyjść i gdzieś tam nawet grać gry 10-15 minut, więc był u lekarza. Zleciliśmy badania krwi, także nic tam niby nie wyszło, więc no, trzeba będzie pojechać albo do specjalisty, bo na tego piłkarza też na razie nie możemy liczyć. To jest dwójka zawodników, która nie będzie brana pod uwagę na pewno na niedzielny mecz. Dwójka, która jest z nami, oczywiście będzie brana pod uwagę. Mogę powiedzieć, że na pewno znajdą się w 18, więc mogą spać spokojnie. Ostatnio zadebiutowali w naszym zespole. Liczę, że podobnie będzie w Nowym Dworze, gdzie też zagrają i pomogą tej drużynie, tak jak to było w ostatnim meczu. Przede wszystkim, cześć, przyszedłem tutaj do Rodomyka. Uważam, że zrobiłem dobry krok, że skorzystałem tutaj z pożyczenia rocznego. Jestem bardzo zadowolony, że zagrałem w niedzielę. Nie uważam, że ten trening był jakby bardzo udany, ale uważam, że wybiegają to spotkanie na tyle, na ile jestem przygotowany. Teraz następny mecz w Nowym Dworze, uważam, że z meczu na mecz będę teraz do coraz lepszej dyspozycji. Nie grało mi się i lepiej, i łatwiej. To cieszę się, że po prostu teraz reprezentuję barwę Radomiaka i nie wyobrażam sobie, żebyśmy w Nowym Dworze nie wygrali, bo uważam, że jesteśmy zdecydowanie lepszą piłkarską i musimy to po prostu udowodnić na blisko. Jak podejdziecie? Nie, ja ogólnie tak, że cieszę się, że dołączę właśnie do Radomiaka. Chciałbym właśnie podziękować trenerowi za możliwość wystąpienia w sobotnim meczu tutaj, zaprezentować się przed ludzką publicznością, zadebiutować. I chciałbym tak samo podziękować za to, że do samego końca dążył, aby transfer mój do Radomiaka został zrealizowany. No, nie ukrywam, bo liczę na to, że chciałbym częściej grać. Wiem, że jestem jeszcze młody, bo trzeba dużo pracy i wysiłku. Ale no, jeszcze to powiem, że jak już na pewno jak dostanę tę szansę od gry, od trenera, to na boisku będę grał ambitnie i z charakterem do samego końca. Zresztą no, dla mnie każda minuta na boisku jest cena, tak, bo dla mnie jest to takie zebrane doświadczenie. No tak samo liczę, tutaj z chłopakami ciężko trenujemy, to nie wyobrażam sobie właśnie, żebyśmy tutaj nie wygrali tego meczu. No, i liczę tylko na 3 punkty, tak? Trener mówi, że Świt zdecydowanie najlepiej prezentuje się warunkami fizycznymi w tej lidze.
Dodam tylko, że jest to chyba jeden z najmłodszych zespołów też. Czy ci dwaj wysocy zawodnicy na wysokich zawodników Świtu mają szansę gry od pierwszej minuty, zaznaczam od pierwszej minuty? No, na dzisiaj myślę, że to jest za wcześnie, żeby dać odpowiedź. Niestety nie dam takiej odpowiedzi, bo do meczu jeszcze zostały dwa treningi. Tak naprawdę jeszcze mogę powiedzieć uczciwie, że na tą chwilę jeszcze nie mam w głowie jedenastki, jaka wybiegnie. Jest 8, 9 może pewnych, natomiast dwójka jeszcze gdzieś tych zawodników. Musimy porozmawiać w sztabie, jak to zrobić, żeby było najlepiej. Dołączył Dominik Budzyński. Jaki on jest w dyspozycji po dwóch, trzech treningach? Jak trener oceni jego dyspozycję? No. Trzeba przyznać, że Dominik nie siedział w domu i nie leżał na kanapie, tylko pracował, bo widać po nim, że jest przygotowany. Także te miesiące, gdzie nie był z nami, te dwa miesiące, to spędził na pewno. Testował się, na pewno trenował, bo widać, że wygląda solidnie. To Patryk Kałowskiego. Patryk, jaka jest Twoja nominalna pozycja? No, nominalna moja pozycja to jest środkowy napastnik. Jednak zawsze, kiedy mieliśmy się tą gry kontrolne w pierwszym zespole w Poznaniu, grałem na bokach pomocy. W prawa czy lewa strona, ale wszystkich może młode jest na klasy, czy tam rezerw teraz rozgrywa na środku ataku, ale to dla mnie nie ma żadnej różnicy. Czuję się dobrze i na boku, i na środku ataku. Bo te środka ma więcej możliwości, to bramkę, wiadomo, te piłki niż na piłkę po legatach, a trzeba się znajdować. Z bocznych stron też boiska zawsze mogę znaleźć do środka, to jest szybkość przyderzenia. A lubię takie sytuacje boiskowe, więc jest mi to być blisko. Czy będziesz rozmawiał z trenerem, żeby bardziej grać na środku? Oczywiście rozmawialiśmy z trenerem, i trener mówi, że czasami mogę wyczuwać na boku, czasami mogę do środka ataku za Leo, więc nie wiem, to albo z Leo, albo z Leo, więc dokładnie, to zależy też od sytuacji. Tak, tu jest decyzja trenera, ja bym na pewno grał tam, gdzie zostanę wybrany na boisku. Czy Łukasz Cicho znajdzie się w 18 meczowej? Nie wiem, bo jedna osoba nie znajdzie się w 18 z tych osób, które pozostały i to będzie to dopiero w sobotę. No moje pytanie jest nie bez podary, ponieważ Łukasz Cicho z delikatnym zawodem. To co wchodzi na boisko, no to nie daje nic zespołu. Bynajmniej jest takie moje odczucie i większości kibiców, którzy mówią o tym, że zawodnik tej klasy, zawodnik z taką przeszłością ligową, kiedy trener naprawdę mu daje odpowiedzialne 10, 15, 20 minut, powinien dać dużo więcej od siebie. I po prostu no, trenerze daje zdecydowanie za mało. I nawet wprost ludzie się domagają, żeby trener stawiał na takiego Kaspra Wnuka, czy na swoje chłopakowanie piłkarzy, którzy prawdopodobnie przyszli na rok i odejdą z tego klubu. Czy już nie za dużo Łukasiego dostało od trenera właśnie szans i nic nie pokazał? Z tym nic to bym się nie zgodził, bo w siarce Tarnogle wszedł i akurat bardzo prawidłową bramkę, której mu akurat sędzia nie uznał. Kto wie, jak by się to wtedy potoczyło, gdyby ta bramka została uznana, pewnie dostałby trochę większej pewności siebie i rzeczywiście, tak jak pan mówi, że może by coś wniósł wtedy jeszcze więcej. Co do meczu z Siedlcami, bo tak analizując mecz po meczu, Łukasz dostał szansę, ale z Siedlcami później był wynik już 5-3. Nie chciałem zbytnio ryzykować, żeby się odsłonić i dostać jakąś bramkę kontaktową, więc większa grupa ludzi zostawała z tyłu, a Łukasz praktycznie w pojedynkę czy we dwójkę z czterema obrońcami musiał walczyć, więc możliwości do pokazania się wielkich nie miał wtedy. I to po prostu musiał tylko wyjść, walczyć, próbować się utrzymać przy piłce, zostawić i tak dalej. Natomiast w ostatnim meczu no też nie wszedł na jakiś długi okres czasu i czy nie dał. No wiadomo, napastnika rozlicza się z bramek. Jeśli tych bramek nie będzie, no to wiadomo, napastnik wtedy gdzieś jest w gorszej sytuacji. Ja cały czas liczę na każdego z piłkarzy. Jeśli chodzi o Łukasza, to też mogę powiedzieć, właśnie to była jeszcze przed sezonem, rozmawialiśmy. Osoba, która chciała do nas bardzo przyjść, chciała się odbudować po
pobycie w Siarce Tarnobrzeg. Znałem tego piłkarza z wcześniejszych lat, więc wiedziałem, na co go stać było wtedy. Dałem temu piłkarzowi szansę i mówię, liczę na niego na pewno. Natomiast no, trzeba pamiętać to, że Łukasz no, zgodził się na pewne jakieś tam warunki z nami i finansowe, i jeśli chodzi o czas kontraktu, więc po prostu dostaje swoją szansę i walczy tak jak inni. Jeszcze ostatnie pytanie, że mówi się, że trener w dalszym ciągu jeszcze interesuje się środkowym pomocnikiem. Czy jest coś na rzeczy, czy jest bliżej, czy dalej temat? Już nie ma tematu, ponieważ ten piłkarz podpisał wczoraj kontrakt z Arką Gdynia, więc nie ma możliwości. Rozmawiałem jeszcze dwa dni wcześniej. Nawet nie wiem, czy był telefon wykonany do tego piłkarza ze strony właściciela, ale w tym czasie akurat wypadł temat z Arką Gdynia i Adrian Budka podpisał umowę z Arką. No, piłkarze, trzeba pamiętać, że piłkarze z Ekstraklasy nie garną się do tego, to nie chodzi o Radomia, to nie chodzi o Wisły, Połowę czy Zniszczyszków. Po prostu nie chcą iść do drugiej ligi, naprawdę. To już naprawdę musiały być kosmiczne pieniądze, rzędu nie 10 tysięcy złotych, żeby może kogoś przekonać. Jest naprawdę bardzo, bardzo ciężko, żeby dobry piłkarz gdzieś, czy to młody jakiś perspektywiczny, czy nawet taki starszy, powiedzmy, piłkarsko jak ja, Adrian Budka, żeby zgodzili się grać w Radomiaku, czy w ogóle w drugiej lidze. Piłkarze nie chcą iść. Dlatego też szacunek dla Patryka, że no mógł ewentualnie zostać gdzieś tam w Lechu walczyć, może by miał ciężko, ale przyszedł do Radomiaka pomóc nam i wszyscy myślę, że jesteśmy szczęśliwi, pozyskaliśmy dobrego piłkarza i do tego młodzieżowca. Jeśli to wszystko, to serdecznie dziękujemy za przybycie i zapraszamy za tydzień.